A my łączymy się w Republice na żywo z Piotrem Pietraszem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Katowice i szefem tamtejszego PiS-u. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora. No to jest tak, że Państwowa Komisja Wyborcza do lutego będzie liczyć, jak to było z wyborami na Mazowszu, a tymczasem poprzez zmiany w PKW zagrożone w ogóle było przeprowadzenie wyborów w Katowicach, na Śląsku, bo tam z mandatu senatorskiego, mandat senatorski złożyła dziś już komisarz Bieńkowska z Platformy Obywatelskiej. Zatem do północy partie, ugrupowania, komitety wyborców mogą zgłaszać swoich kandydatów. Jak to wygląda? Tak, w okręgu 8 lutego odbędą się uzupełniające wybory do Senatu w okręgu obejmującym miasta Tychy, miasto Mysłowice i powiat bieruńsko-sędziński. No i z tego co wiemy, zbiórkę podpisów prowadzi 5 kandydatów. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest były senator Czesław Ryszka, dziennikarz, publicysta Radia Maryja i Tygodnika Niedziela. Kandydatem Platformy Obywatelskiej jest Michał Gramatyka, obecny wiceprezydent Tychów i również kandydował na radnego sejmiku, a przedtem był przewodniczącym Rady Miasta. Z ramienia Komitetu Lokalnego, de facto Ruchu Autonomii Śląska, zbiera podpisy Dariusz Dyrda, redaktor naczelny takiej gazetki Śląski Zeitung, czyli lewe skrzydło Ruchu Autonomii Śląska. Pewnie jeszcze zbierają podpisy kandydaci z Kongresu Nowej Prawicy i PSL-u, natomiast nawet nie wiem, co to jest. No i jeszcze też kwestia, czy te podpisy uda się zebrać, był to okres bardzo trudny. Wigilia, okres przed Nowym Rokiem, to są trudne okresy do zbierania podpisów, co my też odczuwamy. No dzisiaj do północy jest czas właśnie na rejestrację kandydatów. I sądzę, ten bój będzie takim probierzem przed wyborami prezydenckimi, bo zobaczymy, czy tutaj nie będzie skupienia wszystkich głosów wokół kandydata Platformy, a opozycji po prostu wokół kandydata PiS-u. 8 lutego to niewiele czasu. Dziś do północy te podpisy można zebrać. Ile jeszcze podpisów brakuje? Już nam nie brakuje, są ilość wystarczająco, natomiast to musimy fizycznie, właśnie wybieraliśmy się już do komisji, żeby te podpisy złożyć. Zatem to najważniejsze starcie, zresztą pytany niegdyś o sytuację na Śląsku, czy tam w ogóle się uda te wybory przeprowadzić. Bronisław Komorowski w RMF FM odpowiedział, trzeba pomóc w tym Państwowej Komisji Wyborczej, a nie przeszkadzać i nie jątrzyć bardziej. Spór wydaje się kluczowy, zwłaszcza, że to prestiżowy mandat po wicepremier, bądź co bądź, rządu Donalda Tuska. Dziś komisarz Bieńkowski. Jakie szanse ma najważniejszy kandydat opozycji w starciu z koalicją, z jednej strony Platformy Obywatelskiej, a z drugim bardzo mocnym wciąż i wspieranym Ruchu Autonomii Śląska? Znaczy sądzę, tu przede wszystkim bardzo groźnym kandydatem jest sam Michał Gramatyka, który miał dobre wyniki do sejmiku na terenie Tychów i na terenie powiatu bieruńsko-sędzińskiego. Natomiast te wybory pokazały, że tutaj jakby jest pytanie o mobilizację wszystkich wyborców i Platforma będzie w stanie zmobilizować swoich wyborców na te wybory. Jak pokazały wybory w Rybniku uzupełniające, no to tam udało się zmobilizować, mimo że faworytem tamtych wyborów był pan poseł Krząkała, który dostał w 2011 roku 2 razy więcej głosów do Sejmu niż Izabela Kloc z tego samego drugiego miejsca. To wybory do Senatu przegrał, więc sądzę, że tutaj też są szanse na dobry wynik i na sukces pana Czesława Ryszki. Będzie powtórka na pewno nie będą to wybory łatwe. Będzie powtórka z Rybnika? Wierzymy, że ona będzie i że jest możliwe. Jak na razie, poza tym będzie to też ważne, że będzie to mandat uszczknięty z przewagi Platformy, bo poprzednie wybory były wyborami, wyjąwszy pierwsze wybory w Rybniku rok temu, to były wybory na miejsca, które obejmowali parlamentarzyści PiS-u wcześniej. A teraz zmniejszymy tą przewagę, jest na to szansa. Zobaczymy. Zatem dziękuję serdecznie. Piotr Pietrasz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice, był moim państwa gościem, a w studiu gość, wicemarszałek Senatu właśnie, Stanisław Karczewski. Kłaniam się. Dzień dobry panu. No to Prawo i Sprawiedliwość to dodajmy. Panie marszałku, to co liczy pan, że uda się wprowadzić kolejnego pisowca do Senatu, to coś zmieniłoby w arytmetyce Wyższej Izby Polskiego Parlamentu? No zmieniłoby, bo mielibyśmy jednego senatora więcej. Oczywiście nie jest to zmiana jakaś drastyczna, pozwalająca nam mieć
przewagę w głosowaniach, bo jednak Platforma Obywatelska ma 62 mandaty. Mamy 31, także ta przewaga jest duża, ale będziemy starali się, będziemy robili wszystko, żeby pan senator Czesław Ryszka wygrał. Jest to bardzo dobry kandydat, znam go, był dwukrotnie senatorem, świetnie się spisywał, pisze wspaniałe reportaże, felietony, ale również i książki. Także to jest bardzo doświadczony już parlamentarzysta. Również także czekam na pana senatora nie tylko w Senacie, ale pojedziemy wspomagać go w kampanii i mam nadzieję, że w przyszłym roku, a składając sobie życzenia, ja mówiłem 3 razy, wygramy wybory, czyli wygramy właśnie te wybory, bo większość z nas zapomniała o tych wyborach, które muszą się odbyć, wyborach uzupełniających w okręgu, który jest zwolniony po pani Wieńkowskiej, byłej senator. Następne wybory to wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. To ostatni taki wielki probierz, rzucicie wszystkie siły? Nie, no wszystkie siły na pewno nie, no to byłaby przesada, ale na pewno będziemy pomagać. To wszystkie siły będziemy rzucać w tych wyborach najważniejszych, w wyborach prezydenckich i w wyborach parlamentarnych. To wtedy na pewno tak, wszystkie ręce na pokład, jak to się mówi, i będziemy robili wszystko, żeby jedne i drugie wybory wygrać. Ale również i do tych, tutaj starannie przygotowujemy się i starannie będziemy prowadzić kampanię i będziemy starać Dobrze, się Panie marszałku, doświadczonym parlamentarzystą, doświadczonym politykiem jest minister Bartosz Arłukowicz. Dziś bardzo doświadczony. Bardzo doświadczony, bo od wielu lat jest w polskim parlamencie, od kilku lat jest ministrem zdrowia, chociaż go nie za bardzo widać. Teraz się nam pojawia i mówi wprost, winą za całe zamieszanie, za to, że 40% nie będzie otwartych gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych, ponoszą nieodpowiedzialni lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim, bo wszakże w powiecie, w którym jest jego szef lekarzem, on tylko nie podpisał, a 8 innych podpisało. Panie redaktorze, szanowni państwo, pan minister Arłukowicz jest bardzo doświadczonym parlamentarzystą, ale niestety jest bardzo złym ministrem zdrowia. Krytykował, pamiętam doskonale, jak jeszcze z czasów jego obecności w SLD krytykował panią Ewę Kopacz, jej propozycje, jej pakiet, pamiętam, 5 ustaw, i ja nawet od czasu do czasu czytuję sobie, w jaki sposób wypowiadał się wtedy. Wtedy był bardzo aktywny. To, co pan zauważył, panie redaktorze, to, że on się uaktywnia bardzo rzadko. On się uaktywnia wtedy, kiedy jest potrzeba gaszenia pożarów. No, w tej chwili faktycznie jest pożar, który był łatwy do przewidzenia. Wszyscy wiedzieli, że tak będzie, bo wszyscy ostrzegali i pana ministra, i panią premier Ewę Kopacz, że pakiet onkologiczny jest zły, jest niekorzystny dla systemu opieki zdrowotnej, jest szkodliwy dla pacjentów wręcz, można tak powiedzieć. Wprowadza wielki chaos, bałagan. Nie tylko opozycja uprzedzała, bo to gdyby tylko i wyłącznie opozycja, to rozumiem, działanie polityczne, sprzeciwiamy się, ale mówili o tym eksperci, mówili profesorowie, mówili ci, którzy początkowo popierali ten pakiet. OZZL, czyli, panie marszałku, pan też jest lekarzem. Dzisiaj jestem. Wydaje oświadczenie do lekarz premier Ewy Kopacz, tak, która mówi, żeby wzięła odpowiedzialność i nie chowała głowy w piasek, tak jak do tej pory robił to minister Arłukowicz. I cóż, ale jest cisza. Ale my również na konferencji prasowej, ja sam osobiście transmitowaliśmy to właśnie. No to dziękuję bardzo. Prosimy i tą drogą, każdą drogą prosimy panią premier Ewę Kopacz o to, żeby zainteresowała się tą sprawą, bo to jest sprawa dotycząca faktycznie, tak jak koledzy z Związku Zawodowego Lekarzy mówią, łamanie konstytucji, no, stwarzanie nierównych warunków dostępu do świadczeń medycznych dla pacjentów. Ale to bardzo poważne oskarżenie wobec premiera Ewy Kopacz. To jest poważne oskarżenie, no, ale prawdziwe, no bo jeśli nie dojdzie do podpisania tych umów, jeśli gabinety zostaną zamknięte, pacjent będzie miał dostęp, ale to nie będzie równy i taki sam dobry dostęp. Jeśli pan Arłukowicz mówi o planie B, czyli o zgłaszaniu się pacjentów
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej do SOR-ów i do o szpitalnych izb przyjęć. 45 zł za każde przyjęcie. Tak, to ja słyszałem o tej kwocie, z tym, że lekarze powiedzieli z porozumienia zielonogórskiego, że chętnie na ten okres przyjściowy przyjmą to 45 zł za przyjęcie jednego pacjenta, co no, nie burzyłoby wtedy możliwości dostania się w najbliższym miejscu zamieszkania do swojego lekarza, prawda? I kolejki nie byłyby takie, jakie są w tej chwili w szpitalach olbrzymie często. Tak, i tam to się wszystko wydłuży, także to jest w ogóle kuriozalny, niewyobrażalny wręcz pomysł, niemożliwy do zrealizowania. Ja pracuję w dalszym ciągu w zawodzie swoim i wiem, jakie są olbrzymie kolejki, jak dużo ludzi przychodzi do SOR-ów, jak dużo osób zgłasza się do izby przyjęć. Jeśli tam mieliby się zgłosić pacjenci z katarami, z przeziębieniami, z grypami, z korzonkami, blok. Z przedłużeniem recepty, blok, choćby na podstawowe leczenie. To jest chaos. Jeśli minister zdrowia, panie ministrze, mówi, że to jest jego plan B, no to nie nadaje się na to stanowisko. No, nie nadaje się ten człowiek na to stanowisko i powinien być dawno już odwołany. No ale to nie następuje jakoś. To nie następuje. O, jest komisarz, pani Beata Libera. No i coś to zmieni w Ministerstwie Zdrowia? No pewno to jest taka przymiarka do zmiany ministra, taka dwuetapowa. Ja tak to widzę, tak wydaje mi się, że taki jest zamysł pani premier Ewy Kopacz. Stopniowe wprowadzanie pani pełnomocnik jej, nie wiem jak to się nazywa, ale komisarz, pełnomocnik do jakiegoś określonego zadania. A tak na marginesie to muszę powiedzieć, że to jest kuriozalna sytuacja, następna kuriozalna sytuacja, dlatego że jeśli pani Beata Libera została powołana na to stanowisko po to, aby stworzyć ustawę o zdrowiu publicznym, to ja chcę powiedzieć, że taka ustawa jest napisana i jest w ministerstwie. Ona leży, jest gotowa. Ona została w której szufladzie? A tego nie wiem. Ja nie zaglądałem tam dawno do ministerstwa, a tym bardziej do szuflady, ale jest ta ustawa i jest gotowa. Wcale niezła ustawa. Ja nie wiem, dlaczego została powołana... Kto jest jej autorem? No, Ministerstwo Zdrowia. Pan minister, wiceminister zdrowia Igor Radziewicz, także to on jest. Ja byłem na prezentacji tej ustawy. Zastanawiałem się, kiedy to było, ale to było 2 lata temu. Mniej więcej 2 lata temu. Za Bartosza Rukowicza. Tak, za Bartosza Arbukowicza. Ta ustawa została napisana. W tej chwili zostaje powołana pani pełnomocnik, która ma pisać albo tą samą ustawę, ma pisać jeszcze raz, albo będzie pisała nową ustawę. Być może tamta została została nie schowana. Jak usłyszałem, Kopacz ma wyznaczać kierunki reformy służby zdrowia. Zastanawiam się, jak to jest możliwe w 8 roku rządu. To no tak, musimy kończyć. Rok, panie marszałku, to pan będzie ministrem zdrowia albo ktokolwiek z Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy ja jestem przekonany, przyjdą związkowcy z porozumienia zielonogórskiego i powiedzą tak, jak dzisiaj powiedzieli Bartoszowi Arłukowiczowi, przynajmniej jak relacjonują na konferencji, że od 2008 roku stawka miesięczna za pacjenta jest 8,5 zł, my chcemy 11. To pan mi powie dzisiaj, panie marszałku, że tak, że oni powinni dostawać 11 zł? Nie wiem, ile oni powinni dostawać tak naprawdę, ale na pewno to i to mogę i panu powiedzieć i wszystkim widzą, że jeśli zostanę ministrem zdrowia, to ja z nimi usiądę i będę rozmawiał dzień i noc, ale nie przez 2 dni, nie przez 3 dni, nie pod koniec roku, tylko żeby stworzyć zabezpieczenie i bezpieczeństwo pacjentom, zrobię to jak tylko będzie można najwcześniej. Państwo słyszeli, ja słyszałem. Panie marszałku, to ostatnia rzecz. Ja pamiętam Ewę Kopacz jako posłankę Platformy Obywatelskiej, posłankę opozycyjną, krytyczną, gdy bardzo stanęła na czele protestu pielęgniarek, czy jak chcą złośliwi, podłączyła się pod... Podłączyła. Na czele może pod, nie, ale była tak. W mediach, w TVN-ie to wydawało się, że była liderką tego pod kancelarią prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Tak, czy pan, ale... Czy pan teraz wraz z lekarzami pójdzie pod gabinet Ewy Kopacz i nie powie, pójdę, że zróbcie coś z tym, bo ludzie nie mają się leczyć? Nimi, ja chcę rozmawiać, ale nie w jej gabinecie, tylko w parlamencie, o tym, jak powinna wyglądać polska służba zdrowia. Powiem tak, przypomnę i bardzo dobrze, że pan o tym powiedział, o tym, o pielęgniarkach, które były w gabinecie prezesa Rady Ministrów, prawda? Dziennikarze znaleźli się w PKW i oni zaburzyli mir domowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu, lekarz, chirurg przy tej okazji. I to był mój ostatni gość. Ja kłaniam się państwu, ale zostańcie państwo z Republiką na żywo, bo teraz stery przyjmuje zatrzymany właśnie w PKW Janek Piasecki. To Republika na żywo, najbardziej odważne medium w Polsce.